Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w naszym czwartym już spotkaniu w grze The Walking Dead. Przypominam, że ostatnio uratowaliśmy Glenna, który gdzieś tam pod motelem wpadł w tarapaty. Mieliśmy małą przygodę z pewną panią, która już powoli zaczynała się zmieniać zombiaki, ale w każdym razie jesteśmy w komplecie bezpieczni itd. itd. I cóż, i musimy się w końcu wyrwać z tego miejsca. Zanim to zrobimy, musimy odzyskać klucze, które są przy ciele najprawdopodobniej naszego brata, zaraz tam na zewnątrz. Pogadamy jeszcze raz z ekipą, bo chcę się dowiedzieć, jaki jest ten kod do zamka wyjściowego, do tej bramy, tuż przed budynkiem, w którym się znajdujemy. That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. All right then, we don't need to talk about it. Thanks. There's nothing I can do now anyway. Okej, okay, zapytamy w takim razie tego gościa. On się tym zajmuje w końcu. Okej, może wyjdźmy, użyjmy zamka, spróbujmy zainteresować się nim. Może wtedy aktywuje nam się jakaś kwestia dialogowa, pozwalająca na otworzenie zamka. Ach, słuchajcie, możemy go spróbować wyłamać. No tak, to... Ale są tam, for sure. Pokaż mu zdjęcie. Jest moim bratem. Dobra, nie przyznał się. Zapomniałem, że wyrwał siebie ze zdjęcia. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. I can't reach that brick. A co, pozwoli? Pozwoli mi, w końcu. Awesome. Teraz proponuję wyrwać cegłę. Cegłę. Wybierz cegłę. Uchyl lekko. Dobrze, i teraz masz tą cegłę, tak? Weź ją. W co moglibyśmy... O, tutaj, włączy się alarm, na pewno. Jakie one są spuchnięte na mordach. Jak one strasznie wyglądają. Dobra. O, Lee, bierzesz to na siebie. Goń. Be careful. Keep an eye out, will you? Żyje. Jego brat żyje. Przejdźcie tę scenę. Cicho siedź, bo zwrócisz uwagę. A ty nie zwracaj... Patrz się na zombiaka, błagam. Wiecie co, mam dziwne wrażenie, że ja osobiście nie miałbym już żadnych takich sentymentów, widząc bliskiego, który przemienił się w zombie. Naprawdę, ja chyba już osobiście uznałbym po prostu za martwego i... Jeszcze raz. W głowę, nie w szyję, no sam... Już? Po wszystkim teraz? Naprawdę? Dobrze, teraz poszło. Szukaj kluczy. Zwijaj się stąd jak najszybciej, bo oni zaraz cię zobaczą.
Biegniesz. Bez kitu. Najgorsze jest to, że straciliśmy teraz ochronę. One mogą już teraz przejść przez tą barierkę. Myślę, że nie są aż tak głupie, żeby własną masą nie otworzyć tego przejścia. Jestem za. Możemy z nią porozmawiać na osobności? Nie. Myślałem, że może wiecie. Jak rozmawia się z ludźmi na osobności, zwykle można dowiedzieć się troszkę więcej od nich. A nie przy wrednym ojcu. Włączyliśmy alarm, co niestety skupi na nas uwagę zombiaków najprawdopodobniej. Zresztą, czy oni wiedzą, czego dokładnie mają szukać? Bo z lekami jest różnie. Ja osobiście bym się bał. Coś jej wisi na plecach. No, niestety. To przyciągnie sporą uwagę. Doc, come on, there'll be time to go. I'm gonna get the truck pulled up right back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Yes, Mel. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Czy możemy tu coś zrobić? Tak, możemy. A podrywasz mnie teraz, czy dzięki? Babka jest dobra, ona już ratuje nas drugi raz. Ten topór by mi się teraz przydał, po prostu nim bym zaklinował. Nie dasz rady sam, nie dasz rady sam! Laska ojca, da radę. Wytrzyma. Kogo ratujemy? To znowu jest sytuacja, w której musimy kogoś uratować. Albo Doga, albo... Jak ona ma? Sharon? Nie. Nie pamiętam. Dog czy Tom? Laskę ratujemy, bo jest dobrym strzelcem. Uciekamy. No i co? I znowu straciliśmy kolejną osobę i nie miałem możliwości uratowania jej. Ty się, Clementine, nie przejmuj. Ja tutaj panią uspokoję. Uciekamy. Co za frajer?
Dałem mu batonika! Niewdzięczny cygan. I'm not letting somebody else get eaten today. Especially a good friend. Dzięki. No i Kenny jest w porze, na niego można liczyć. Zamykamy drzwi i spieprzamy stamtąd. O Boże. Potrafi tę grę dosyć mocno wykończyć, przyznam wam szczerze. Wróciliśmy do motelu, w którym ratowaliśmy Glenna, prawda? Zachowałeś drugą połówkę zdjęcia? Wszędzie terror, oni powinni wyłączyć to radio, jest za głośno tutaj. Bez kitu jest tutaj za głośno. Hey Glenn. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Wolałbym zostawić Glenna przy sobie, więc powiem mu, że to jest zły pomysł. Maybe, but I'd rather make the wrong call and know than make the right call and not. I respect that. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. Like the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. No cóż, trzymaj się, szkoda. Był przydatny dosyć. Choć jego akcja z pytaniem o to, czy tamta ugryziona laska ma faceta, było, to było co najmniej dziwne. Pogadajmy w takim razie z Kennym i jego rodziną. Hey kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah. Dzięki. We do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. Well, idzie nam całkiem nieźle. Im damy spokój. Kogo my tu jeszcze mamy? How you doing, Carly? Carly, muszę zapamiętać to imię. Considering. I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met, and he was such a. It's just that I think that I liked him. I'm sorry, Carl. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone, I think. Spoko. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. Dobrze strzelasz. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah,
I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Okej, chociaż tu dobrze się zachowałem. W przypadku ostatniego naszego wyboru było to dużo trudniejsze. Spójrzcie na to, Doug po prostu pieprzy swoje, a biedna Clementine słucha, mimo że zdecydowanie nie chce go słuchać. Wydobrzał, Larry. Hey Doug, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. What do you want? I Doug dalej swoje. Like my daughter? Nie, jest chillowa. Pierwsze. Stay away from her. Or everyone here knows that Lee Everett is a killer. And I'm not talking about those things out there. You hear me? I asked you a question, boy. And again, I wouldn't expect a convicted murderer to listen to anything anybody's got to say. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Koleś jest strasznym dupkiem. Jeśli pojawi się możliwość, w której muszę ratować jego albo kogoś innego, to ginie. My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. No, ja myślę. Chyba, że to właśnie. To be continued. Czyli słuchajcie, tutaj kończy się pierwszy rozdział gry. Pierwszy z 5 rozdziałów gry. Wszystkie kolejne mają podobną długość, także... No nie wiem, co powiedzieć. Zobaczmy podsumowanie, bo... Zawsze są podsumowania. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Tak, gra
miała być takim troszkę serialem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak gra wychodziła ogólnie. Na początku każdy z rozdziałów był sprzedawany osobno. To znaczy, że można było kupić rozdział pierwszy, później dokupić rozdział drugi, dokupić trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Wraz właśnie z tym, jak rozdziały wychodziły. Można też było kupić season passa całego i po prostu dostać dostęp do wszystkich kolejnych rozdziałów, kiedy tylko będą wychodzić. No dobra, małe podsumowanie tego, jak sobie poradziliśmy. Herschel to był ten gość z pierwszej farmy. Ojciec typka, który zginął. My skłamaliśmy w rozmowie z nim i tak postąpiło 36% graczy. Czyli byliśmy w mniejszości tutaj. Uratowaliśmy Ducka. Też byliśmy w mniejszości, ale zupełnie minimalnie. Side with Kenny. No to nie wiem, to trzeba było być naprawdę strasznym dupkiem, żeby stanąć po stronie Larego w tym przypadku. Mercy gave her the gun. Jak widzicie, decyzje tutaj, te trzy środkowe były dosyć mocno podzielone. Irene to była dziewczyna zarażona, ugryziona. No to faktycznie, to tam ludzie mogli mieć dylematy, bo amunicja jest potrzebna, broń i tak dalej, no my zdecydowaliśmy się jej pomóc. I zdecydowana większość uratowała Carly. Dlatego może, że Duck nie wykazał się żadną specjalną zdolnością, ani nawet charakterem, a Carly nie tylko jest mocna charakterem, ale i potrafi strzelać, więc zupełnie mnie to nie dziwi. No dobra, w sumie to tyle w tym rozdziale chyba. Widzimy się już niedługo, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Widzicie. Twierdzą, że gra nie jest inspirowana serialem, tylko że jest oparta o komiks. Co zresztą bardzo mnie cieszy, bo ja komiks wolę. Dobra, w każdym razie na dzisiaj to wszystko. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pozwolę wam jeszcze zobaczyć kredyty do końca i tyle.